Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light The Following. Ja jestem po chwilowej przerwie w nagrywaniu, chcę sobie zrobić delikatny zapas, bo już naprawdę niedługo, około 3 dni, zaczniemy nową rozgrywkę w Dying Light 2. Dobra, tylko tak, tutaj mieliśmy mieć miejsce kultu kolejne, więc sobie tam będziemy podążać. Będziemy sobie tam podążać, ja już nie chcę żadnego łazika zasranego, oczywiście. Won. Gnoje, dobra, w tamto miejsce. Hop, hop. Dobra, tu nas może nie złapią. Tu nas może nie złapią, a jesteśmy już coraz bliżej. No, panie koszmar, proszę wypierdzielać. No, papierosy z wyższej półki, no. Figurka Roya McCrea. Dobra, tamtą stronę, tam latają sobie pylaki jedne. Paliwko będzie? Puste. Guma. I butelka z benzyną, czyli coś tam jednak było. Teraz pytanie, bo tutaj jest pewnie dużo zasrańców. To jest to? Panie Attilo, znalazłem jeden z tych monolitów. Jak wygląda? Zajebiście wielki kamień, jakieś stare malowidło. Gdzie ty jesteś? Słońce nad szczytem góry, którą przekreślono zygzakiem. Coś jeszcze? Tak, ktoś dopisał z boku, Amir kocha Jasminę. To pomocne? Dobrze, panie Kraj, idźmy dalej. Panie Attilo, to już wszystko. Co teraz? Obawiam się, że czas na wspinaczkę. Proszę się kierować w stronę najwyższego szczytu. Znajdzie pan tam miejsce zwane Świątynią Słońca. Dobra, czyli daleko. Bardzo daleko. Ambona myśliwska, dobra. Może nawet się uda uciec. No to wyżegań te jedne, no. No nie uda mi się uciec. O, może jednak, może. Daleko to jest? W sumie nie. Won, dobra. Isza. Jak makiem zasiał. O kurwa, ile ich tu jest? No trochę ich tu jest, dobra. Jest tam na dole, no gdzie? No naprawdę, ryle. Ryle. Dobra, mamy jakieś umiejętności do rozdania, nic, ranga prawie na maksa, ej. Rangę mamy prawie na maksa, mam 78% chyba gry, prawda? 78, tak. Co za to mam? Ulepszona kusza. No to wam powiem, że nawet nam to jako tako poszło. Petardy nie możemy zrobić, bo nie mamy zapasów domowych. No to nie jest za dobre. Tylko sobie kilka apteczek, tu już w sumie jesteśmy wolni od nich. Flora, flora, kotwiczka. Wiecie co? Ja zrobię coś, co nie wiem, czy jest dobre, ale zobaczymy. Polecą? O kurwa. No dobra, to nie było mądre z mojej strony. No i tak zabawy wyglądają z tymi pikmukami. Niepotrzebnie tam drugi granat rzucałem w sumie.
Dobra, zrobimy to jeszcze raz tak samo jak wcześniej. Czyli rzucimy po prostu tam granat i lecimy na punkt. To nie interesuje was to? Dobra, chyba ich to nie interesuje. Ale nie przeszkadza mi to. Lecimy po prostu dalej. Panie Attilo, jestem przy tej górze. Co pan widzi? Tylko całkiem spory stok. Mówiłem. Dobra. W nocy będzie to ciężkie do zrobienia. No ale spróbujmy. Spróbujmy trochę parkouru. W końcu ten mój parkour uwielbiony. Tutaj nie przejdziemy, ale tu już możemy wejść. Dobra. Po kłodzie tutaj nic nie ma, żadnych sekretów. Ani nic z tych rzeczy. O! To była półka skalna do przeskoczenia, no mniej więcej. Ratowaliśmy się jak mogliśmy. Serio, nie wiem co oni z tą latarką zrobili, ale jest okropna. No nic w ogóle nie rozświetla. O kurde. No niedobrze, nie spodziewałem się go tutaj. Gdzie on jest? On zeskoczył chyba, prawda? Prawda. Zeskoczyła dziadyga. Jak idzie wspinaczka, panie Crane? Nie teraz, proszę, jeden błąd, jestem trupem. Ale widzi pan coś? Później, poważnie. Cóż to jest? HSTD strój. Uuu. Wcześniej chyba tego nie złapałem, jak to grałem. Serio, mega słaba jakość jest ta latarka. No ale powiem wam, że w dzień bym chyba tego nie wypatrzył. Jedna półka skalna jest tutaj. No, szlak niezły, nie powiem. Tego nie chcesz opisać? O kurde, dobra, mamy skok wiary chyba, co? To samo wyłączające się latarka to jest po prostu boskie. Serio boskie. Dobra, kolejne przejście, żeby się tylko nie zapadło i będzie git. Tam jest przejście. Żadnej półki skalnej chyba nie ma. Okej. Tu jest jakieś wejście, ale tu chyba coś jest, czy nie ma nic? Jak latarka może zacznie działać w porządku. Dobra. O kurde. Dobra, uratowaliśmy się, bo nie chciałbym tego robić ponownie. Serio. Kotwiczka to jest taki pseudoratunek. Dobra. Tu już jesteśmy. No, latarko, proszę się nie wyłączać. Proszę się nie wyłączać, latareczko. Latarsonie, proszę się nie wyłączać. Tam jest wejście. No, po takim ciemku to ja się naprawdę nie wspinałem chyba tutaj. Kurde. Fuck. Jeszcze niżej chyba zlazłem to. Ups. Oj, bo ta latarka jest irytująca. No, przecież się wspiąłem do kurwy nędzy. Nie, ja to powtarzam. Ma być bez cheatów. Nawet bez kotwiczki. Orzekałem na brak parkouru, no to będzie parkour. Dobra.
Teraz pytanie tutaj, jak przeskoczyć? Dało się wziąć rozbieg. Tyle dobrze. O kurwa, ile tu ich jest. No dobra, jestem na szczycie. Wspaniały widok. No to bierzmy się do pracy, panie Crane. Tu nic nie widać. O, teraz się zrobił jakoś jaśniej. Na jednym z monolitów namalowano zakrwawione ostrze. Coś jeszcze? Może maska? Nie, a mam szukać maski? Z wytężoną uwagą, panie Crane. To bardzo ważne. Gdzie ja ci, człowieku, maskę znajdę? No tutaj. Panie Attilo, znalazłem otwór z... nie wiem, chyba ofiarami. W środku jest też maska. Czy jest czerwona? Jeśli tak, proszę ją ze sobą zabrać. Tylko ostrożnie. Tak, czerwona. Mam wziąć coś jeszcze? Jest tu bardzo dużo rzeczy. Nie, nie, to powinno wystarczyć. Sądzę, że może już pan wracać, panie Crane. Spoko, luz, no i co? Skok wiary. Już myślałem, że nie trafię, wiecie? O właśnie, dobrze pamiętałem. Tutaj są kuferki. Kufereczki moje. To skrywacie dwoje. Powietrze, a nie, dobra, dopiero się zrespiło. Nie mówcie, że amunicja tylko. O Jezu, tragedia. No a tu? Też amunicja. No to lipa. Bez szału, bez rewelacji. Tutaj pewnie też będzie amunicja, ale na wszelki wypadek sprawdzę. Może jakaś apteczka? Czy inna popierdółka? O, jakieś bronie. Ej, dobra. Wszystkiego... A, dobra, tego nie wezmę. Ale PM-ka nie mamy, więc tylko wezmę powietrze i z automatu coś wyrzucę. To mi jest niepotrzebne. Ten młot Kowalski to ja nie chcę. Jest to naprawdę zbędne w tej chwili. Strzelba 2250. 2550, przepraszam. Nie no, proszę was. Bumerangowe ostrze 1687 też lipa. I po to tym bardziej. Dobra, dajcie mi tego PM-ka. Miałem czwóreczkę. Dobra, to już wszystko z tej strony. Można wychodzić. Gdzie jest wyjście? To jest pytanie za milion punktów. Chyba gdzieś tu. Bo to będą chyba zombiaki, to te duże. Of course. Bon. Nawet się w tą stronę nie patrz. Tyraniu. Teraz spieprzamy, póki jeszcze możemy. Nie ma mnie tu. Już mnie nie widzisz, nie przesadzaj. Dobra, wracamy do Attilli, coś mi się wydaje. Wózek mamy za 135 metrów, to akurat myślę. Pierdółki. Dobra, czyli już niewiele zostało do końca gry na szczęście. Naprawdę już niewiele zostało, więc na luzie. Weźmiemy sobie benzynkę przy okazji, o ile już się zrespiła. Ty nas nie widzisz, nie udawaj. Kurwa, widział nas. Już nas nie widziałeś. Już nas nie widziałeś. Dobra, idziemy spać. Trzeba spać, żeby rano wstać, a raczej w nocy wstać. Czy ja dostałem jakiś level? No niestety nie.
No, niestety nie. Daleko jest samochód? Nie jest daleko. No, przestań się tutaj rozczulać, biedaku. Benzynki. Pod machą śruby. To się przyda z pewnością. Sądząc po naszej ilości śrub, które mamy. Dobra, spieprzamy stąd. Spieprzamy stąd. No oczywiście, bo jakby to było, gdyby mnie nie było. O, no nie mówcie, że tak łatwo teraz pójdzie. Z naprawionym samochodem to zupełnie inna jazda. O nie, pachołek nam leciał. Dobry zakręt, dobre wejście. Brum, brum, brum. Jeszcze mnie gonicie? Au! No wygnoje. I pyk. Kierowca podwójny. No kurde, no. Serio, ta gra po prostu respi mi te moby. Na maksa. Dobra, bykło. Ale nam kurde szkód narobił. Gnój jeden. Ale przynajmniej poziom kierowcy nam wpadł. To chyba nie jedziemy tam, gdzie powinniśmy, wiecie? Takie mam wrażenie. Ale może się mylę i może gra mnie zaskoczy, że jednak dojedziemy tam, gdzie chcemy. Przynajmniej w okolice tego miejsca. O kurwa, dobra. Jest problem. No i niestety nie piekło. 104 tysiące poszło psów w dupę. Dlatego mówię, no ten quest tracker, gdyby tylko dodali to, naprawdę, tylko to. Tak człowiek lata na pomacku. Kurza się, irytuje. No w ogóle, co to tak oświetlone jest? Żeby tu byli żołnierze z Haranu? No tu poświetlane wszystko? O, fuck. Pan. O, fuck, 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 fuck. To nie tak miało być. To nie tak miało być. Ty kurde, mendo jedna. Ja teraz się wracam. Na szczęście nie chyba. Na szczęście chyba nie. Chyba nawet dojedziemy. Męczarnia, naprawdę męczarnia, bez tego quest trackera to jest męczarnia. Uff, 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 uff. Oh!
Udało się. Uhuu. Ciężko było. Jakie mam w ogóle umiejętności teraz? Zderzak skrzyniowy. To nie, reflektor upału. Mechanik poziom trzeci. Kurde, to już bym mógł to mieć w sumie. To pewnie, że tak. Mógłbym to mieć to już dawno. Ale to zwaliłem. Ale to zwaliłem. No dobra, wyszło jak wyszło. Nie wyszło źle, nie wyszło tragicznie, ale... ale najlepiej też nie było. Dobra, Attila. Kamracie. Oto pańska maska. Nie wiem, czy w czymkolwiek panu pomoże. Matka ma obsesję na punkcie tej przepowiedni. Kiedy świat szarpany będzie plagą. Kiedy ciemność okryje ziemię. Kiedy człowiek będzie człowiekowi bestią. Kiedy ludzkość pogrąży się w rozkładzie ciała i ducha. Wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi, a jego głos będzie światłem i uzdrowieniem. I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. Na każdym z ocalałych malowideł Bóg Słońca lub przyzywający go kapłan nosi maskę taką jak ta. Więc tak, panie Crane, sądzę, że bardzo mi pan pomógł. Potrzeba czegoś jeszcze? Tylko czasu i spokoju. Muszę wszystko spisać. Dam znać akolitom, że mi pan pomógł. Dziękuję, panie Crane. Powiadomię pana, jak tylko skończę. Ach, to do jutra zatem. Obiecuje pan? Dobrze więc. Będę na pana czekał. Dobra, do jutra, czyli co, możemy się przespać? Powiedzcie, że możemy się przespać. Weź lokalizator. Co nam się za quest włączył? No, bliźniaki. No dobra, czy to już? Mapa ołtarzy kultu? Tego nie mieliśmy chyba. Tego chyba nie mieliśmy. To możemy wyłączyć. To co jeszcze raz? No, jest dzień nawet. Pójdziemy w dzień do ciebie. Jeszcze nie? Jesteś niesłowny, człowieku. Powiedziałeś do jutra, więc... Dobra, wyjdźmy może z tego domu. Może jak po prostu wyjdziemy, to on się w końcu zastanowi. Biedaczysko. W ogóle jest ten kurde wielki. Jesteś gorszy niż ten, którego zabiliśmy wtedy. Weź umrzyj. O, tu jest dobre miejsce, żeby go zbugować. Gorzej, jak mi się przypomni, że może jednak troszeczkę w bok strzelać. Wtedy już nie będzie tak ciekawy. Ile to masz życia? Zostawcie samochód, gnoje! Won! Umierać, zostawić mi samochód! Kurde! Padło? Jakie dziadostwo mocne jest. Weź umrzyj, no. Jeszcze jeden 7.
Nie wiem, powiem wam szczerze, że rzucił tutaj granat, ale... Chyba nic mi to nie da. Chyba nic mi to nie da. O, padł, padł. Dobra, Herman, uspokój się. Uj, ile golda. Bardzo samochód po dupie dostał? No, trochę dostał. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, tylko co ja mam teraz zrobić? Bo nie mam żadnego questa. Możemy zniszczyć gniazdo przemieńców. Mamy w sumie amunicję? Mamy amunicję. Zniszczmy to gniazdo, możemy mu się przypomnieć w końcu, że miał coś zrobić. Dobra. Musimy chyba wejść do wody. Uhuhu. Dobra, ale może się uda. Wejście jest gdzieś tutaj. Tak, tu jest wejście, dobra. Tu wskakujemy. Mam nadzieję, że będzie gdzieś powietrze, bo tak w sumie powiem wam szczerze, że za dużo tego powietrza to my nie mamy. Za dużo powietrza to my nie mamy. Tutaj niestety jest wszystko zalane. Przyściusieńko. Kurde, jak się utopię, po prostu będzie śmiechu warte. Kurwa, ty idioto. Kyle, ty kretynie. Tam jest chyba powietrze. Jednak nie. Ledwo. Ledwo. Dobra, będzie to trzeba zrobić inteligentnie. Ale nie tak. To nie było inteligentnie. A to już w ogóle nie było inteligentne. Chociaż w wodzie wcale nie jest tak źle. O, właśnie. Teraz bardzo nie lubię wody. Dobra. Naładujmy sobie ammo. Ale tu nie ma, uspokój się. Tu jest to gówno. Petersony. Dobra, bo w sumie możemy to zrobić bez problemu. Będziemy rozdrabniać. Jasne, ale to za chwilę, stary. Tylko jeszcze jednego kacapa. Tego nie ma. Tam jest Crazy Frog. Tu też go nie ma. Tu jesteś. Wow! I cyk do wody, myk, cyk i do wody. Ale ja mam tutaj granat walny. No nawet walny mam ten granat.
Gul-gul to Neo. Boom. Koko ludzik, odpływamy stąd. Dobra, tutaj chyba właśnie było to przejście wcześniejsze. Więc wrócimy za chwilę do Attilii. Tylko. Tutaj nic nie było. Oprócz Crazy Froga. Panu już podziękujemy. Ale śmieszne. Gdzie chłop wywrócił i sobie ten głupi ryj rozwalił. Gdzieś tu pamiętam, że było inne wyjście. Tylko pytanie gdzie? Gdzieś tu. No właśnie, jest to wejście. A jak dalej się stąd wydostać? To jest pytanie number one. Może tędy. Dobra, w sumie to nie jest daleko. Jak Spider-Man. Spider-Chrum. Robi tu-tu-tum jak to Spider-Chrum. To by sieć, chciałby mieć. Dobry żart, Pinky Bart. Jak Spider-Man, ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Linki do Discorda i strony macie w opisie. Ała, o ty gnoju. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.